poprzednich odcinkach. Ja poświęcam całe życie na mojego męża, bo jest ciężko chory. Jak ja pomogę mojemu mężowi? Właśnie jak tam to twoje małżeństwo? Naprawa karetki wyniesie 3000 zł, których nie macie. Wiesz, pukawka, mam robotę, no, człowieku. Co? No. Jaką robotę? No bank jest to pewnie. Dobry pindała? Dobry. Dobry, dobry. Już idzie zapytanie o stan konta. O man! Kurwa stary, teraz. Żegnaj, chłopaku. Będzie nam cię brakować. O, zobacz, jak się jeszcze miota. Masz tam na hajs. Pierdolę te pieniądze! No, świetnie, kurwa. Co ty, o co chuj ci chodzi? Ja jest! Ja się, kurwa, wypisuję. Dobra. Pogadam, jak wytrzeźwiejesz. Wypierdalaj. Ja też wiem, że to co zrobiliśmy, to nie było takie nic, nie? A jacy my? Stop. Ja to kurwa ujebałem. Dobra, no ale i tak nie dało się już nic zrobić. Ale cię mu popierdoliło na kwiatą. No bo kurwa stary jest, już mu się pokręciło wszystko i... Zapewne mocniej przeżywa takie rzeczy. Wyprane, ale dalej je wiesz szofem. No ale kto powiedział, że wyprane? Słyszałem tylko. Ty patrz, kto idzie. Ej. Kacałek. Ty kacał, bo już ci wyschły te pieniążki z moczu, to weź sobie. Dawaj kasę i zamknij mordę.
żonę gdzieś zaproś, co? Dobra, już, twoje. Reszta nasza. Poszedł. Dobra, to Licka całkiem, żeby sobie nic nie zrobił. A my już z Łysym oddamy hajs Properowi. Ty, mamy sporo więcej hajsu niż wisimy Properowi. Dobra, no to wiem, no dlatego to trzeba szybko wydać, kurwa, żeby się nie, bo nam zabierze. Elisaweta! Nie śpisz? 7 rano, moczy mordo, czego ty chcesz? Otwórz! Porozmawiać chciałem! Nie! Pamiętasz, jak ci mówiłem, że pracę dostałem? Idź stąd! No! Co to za pajac z kamerą? Nie, to do programu! Później podpisałabyś zgodę! Zrozum, pijaku, że nie chcę mieć z tobą nic wspólnego! Pracę dostałem, wypłatę mam! Na kolację chciałem cię zaprosić! Tak? No mam pieniądze, Liza! No zamknij ryj! Kto to? Jakiś sąsiad, stary chuj. Czekaj, ubiorę się. Garson! Jak olej poproszę? Mięso wołowe. A czemu to takie drogie? Ta krowa taka święta z Indii, tak? Że taka droga? To jest tanie. A dzbanek wody ile kosztuje? 18 złotych. Pierdolę. A kranowa? Weź, przestań. No co, kranowy nie można się napić? Dobra, ja bym chciała kolę, mogę? Nie rób scen. To będzie kranowa czy nie? To ja to pierniczę. Dobra, ja poproszę kolę. I co tam u ciebie, jak żyjesz? No jakoś tam żyję, a co? Masz kogoś? Co ci to? No jak co? No chcę wiedzieć, czy jestem dobry po coś, czy cię karmię po to, żebyś miała się siłę ruchać z jakimś typem. A kiedyś byłeś dobry, a teraz to nie wiem. Nie wiem, czy sprawdzę kiedykolwiek. Liska! Ty masz zamiar mnie cały czas wkurwiać? Nie, z przerwami. Nie widzisz, jak jestem dobry dla ciebie? Ja. Zobaczymy. Czego? Chodź tutaj. Weź, przestań, kurwa, co ty... Popierdoliłaś mnie, kurwa, jesteś nienormalny, idź stąd, kurwa! Widziałem kiedyś twojego żony, fajna dupa. Zajebista jest. Nie wierzę ci. No bo ty, nie wiem, ty chyba z typami jednak się lubisz. Człowieku, jak ty piara... Szacunek, bracie. Jak ty piara? Chcesz, żebym ci jedno zaraz? No żartuję, bo... Chociaż my się dogadujmy, no. Dobrze, powiedz mi, jak ty piara, która ma się nazywa Elisaweta? Elisaweta. Elisaweta. Zajebiście. To jest piękne imię, tak. No bo ty nie znasz z jakiejś starej daty, to co my odpierdalamy, to on już jest... Jego to kurwa wykańcza, ja w ogóle myślę, że... Kacajek już nie ma żołądka na takie rzeczy. No to jak to? No... Wyczerpała mu się odporność. On nigdy swojego życia nie szanował. Nigdy, nawet jak miał dobrze. A teraz nagle cudze życie nabrało wartości w jego oczach. I ten silnik w ogóle w tej karetce, to myślę, że on rozpierdolił, wiesz, celowo. Ale co ty pierdolisz, po co? No, żeby nie robić już tych aborcji. Czego kurwa nie robić? Aborcji. O kurwa mać. Co kurwa mać? No zapomniałem, że ty kurwa o niczym nie wiesz, no. O czym kurwa nie wiem? Dołączyłeś do nas, bo... Bo nie miałem gdzie spać. Bo nie miałem gdzie spać, a my mieliśmy niesprawny samochód. Tak? No to całe show, pierwsza lepsza pomoc. Bo to całe odpowiadanie na pytania. No przecież to jest działalność zastępcza, człowieku. Co ty do mnie mówisz? Ja z Kasałkiem kiedyś pracowałem wspólnie, jak on jeszcze miał swoją praktykę. Bez... I normalnie u niego w domu, w piwnicy, robiliśmy, kurwa, nielegalnie aborcje, no. No i nas nakryli, był przypał i Kacałek dostał zakaz wykonywania zawodu. I wtedy się pojawił Proper. Skąd się pojawił? No, w tym czasie robiliśmy przeglądy, ale też czasem zabiegi w burdelu jego starego. I no i Proper Senior miał wylew. I cały biznes przejął Proper Junior. Którego znasz.
No i kupił nam tą karetkę, bo kacałka wyjebała żona z domu. Już nie mieliśmy gdzie przyjmować, no i zaczęliśmy jeździć tym poldonem i tam abortować. Czemu ty mi, kurwa, dopiero teraz o tym mówisz? A kurwa, chciałbyś z nami cokolwiek robić, jakbyś wiedział, co wiedział? Kurwa, nie. No, a chciałbyś spać w karetce nawiedzonej martwym płodem? Kurwa, nie! No to kurwa już wiesz czemu. Dobra. Co dobra? Co dobra? No uspokój się, kurwa, zapalmy i wypijmy. I to jest ta twoja złota rada. Możesz iść do przodu, a nie zapatrywać się w przeszłość, kuju? Jesteśmy, kurwa, w tym razem. Spierdalaj. Czemu on się na mnie tak patrzy? No bo jest najebany morfiną, weź go zostaw. Proszę mu powiedzieć, żeby przestał, bo ja wyjdę. Coś słodkiego? Matka kochana, moje ulubione. Ty, jojo. Tego. Dobra, proszę pani, ale... Bo w sumie, dlaczego my tutaj przyszliśmy? A musi być włączona kamera? No, jak inaczej. Panowie to dobrze wiedzą, po co tutaj są. I proszę bez zbędnej gadki, tylko... Dobra, kacałek, słyszysz mnie? Jesteś najstarszy stopniem, to może byś się wykazał. Ja bym go ratował. No nie, no stary, trzeba to skończyć, a nie pierdolić. A co niewygodnie, pani? To jest Polska katolicka, nie Holandia do chuja! Uspokój się. No co? To co robimy? Ja wziąłem pistolet, jak mówię. Ale to jest ostatnia opcja raczej, stary. Jak ty wyglądasz w ogóle? Co, że co? No, że co? Ma pani jakieś tabletki? Mam, ale już prawie się skończyły. Jeszcze coś zostało, ale ja nie wiem, czy taka ilość... Nie, jak mało, to nie ma co marnować tabletek. Lepsze by było na przykład... Jest pani pewna? Tak. Lepiej już nie będzie. No to ja go odpierdolę. Jezu! No tak, kurwa, idioto jebany. Sąsiedzi się zlecą, myślisz trochę? Fajny pomysł. Jesteś skrytobójcą. Ninja. Poduszkę wezmę i... Wygłuszę strzał przez poduszkę i elo. On żartuje. Bierzesz po prostu poduszkę i tyle. Przepraszam. Dociskasz. No stary, jak ja miał kość zajebać, to właśnie w ten sposób. Trzymasz. Nie oddycha. No przecież to wszędzie było. W kinie. W książce. Pierdolę, co to się odpierdala? Ty się, kurwa, nie odzywaj. W ogóle nam nie pomagasz. Odzywaj się tylko z pomysłem. No. Ty, kolego. Nie oddycha. Ej, ty. Ty, ale on się w ogóle nie rusza. No, a co, wcześniej tańczył? To on jest zimny, stary. Ale że co, że to niby ja tak... Ej, no nie, no weź to. Zobacz, pigułek mamy jeszcze dużo. Ta żałoba prawdziwa to jeszcze dopiero przyjdzie za tydzień. Jojec, chodź, idziemy. No ale dobra, ty wiesz co, bo jeszcze jest kwestia wynagrodzenia. I pewnie nic nie ma, tak? No ale my mamy portfel Denata i jego kartę płatniczą. Jakbyś mi zapisała na karteczce jego numer PIN, no to wtedy my na fakturę, na firmę byśmy sobie do terminala się podłączyli i to jakoś regulowali. No mój numer masz, to się potem na zwrot umówimy. Pieniądze? Nie, no zwrotów nie ma. No dokumenty mi ci oddam. Okej. Okay.
No dobra, no to ja wezmę te leki, żeby ci nic z głupiego nie było. Przecież ja to jem! Ojebało cię, kurwa! Chodź, idziemy.